Zapraszamy wszystkich, sala 312 do środka. Na problem związany z karaniem za posiadanie narkotyków, w ogóle, a szczególnie marihuany. Jest to tak zwany populizm penalny, czyli zaczynamy od teraz nie można posiadać zielska, za chwilę nie będzie można posiadać jeszcze czegoś innego i za chwilę wszystko, co się robi, będzie karalne. Czuję się pokrzywdzony i, że tak powiem, walczę już od dłuższego czasu, od przynajmniej kilku lat usiłuję walczyć właśnie z tego typu zagrywkami policji. Być może uda się dzisiaj. Dzisiaj mamy tak, że pali kot, pali pies, pali cała wieś, a udajemy, że problemu nie ma. Zamiatamy ten problem pod dywan. Dla dobra młodych ludzi, dla dobra nas wszystkich, dla naszego zdrowia warto zalegalizować marihuanę, żebyśmy nie udawali, że z tej marihuany ludzie nie korzystają, bo z niej korzystają, korzystali, korzystać będą. Mam tu się wypowiadać na temat pewnych... na temat roli pewnych ugrupowań w kwestii legalizacji, bo według nas wolne konopie mają takie stanowisko, że wybory mogą nam tylko przeszkadzać. Zalegalizować! 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 Zalegalizować!